Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym spotkaniu WVGZ-a oraz Bladeusza w kolejnym pojedynku z zombie. Na dzisiejszy ruszt bierzemy taką mapę jak Call of the Dead. I tutaj określenie ruszt będzie troszkę nietrafne, ponieważ akcja dzieje się w mroźnej Syberii, z tego co pamiętam. O, dokładnie, zobaczmy o co chodzi. Sytuacja nieustraszonych badaczy z rozbitego statku na porzuconej syberyjskiej placówce jest beznadziejna, jeśli nie powiedzieć chujowa. Ich sen o odnalezieniu tajemniczego elementu 115 zamienia się w koszmar z piekła rodem, więc sami widzicie, że sytuacja, której dzisiaj przyjdzie nam zmierzyć, jest bardzo poważna i nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. I oczywiście warto na samym początku wspomnieć, dlaczego nie ma z nami Abiego. Nie ma z nami Abiego, dlatego że wyjebał się na ekipę znowu i wyjechał gdzieś w pizdu i powiedział: nie będę grać z wami w gry. Mimo że tłumaczyłem mu, że granie w gry to jest najbardziej produktywna rzecz, jaką możesz robić w wolnej chwili, a nie tam jakieś zwiedzanie i inne takie pierdoły. Po początkowym szkalowaniu Abiego możemy w końcu zacząć naszą przygodę, tak więc startuj. Rozpocznij grę. Swoją drogą, w momencie, gdy gra się samemu, są fajne cutscenki zawsze na przed rozpoczęciem mapy. Milord, subuję cię od kiedy ale miałeś niestety, 28 tysięcy, pozdro 6. Poczekaj chwilę. Obejrzysz sobie kiedy indziej. Poczekaj chwilę, Milord wysłał mi donicika. Subuję cię od kiedy miałeś 28 tysięcy, pozdro. Milord, dziękuję ci serdecznie za donicika, piąteczka dla ciebie. I bardzo się cieszę, że subskrybujesz mnie od tak niewielu subskrypcji, bo 28 tysięcy subskrypcji to ja miałem już naprawdę bardzo dawno temu. Ale dziękuję ci serdecznie za tego donicika i pozdrawiam. No, no to ładny donatek na początek streamka. O Jezu, jak ja, w sumie nie, bo ty hostujesz, więc ja w razie czego będę mógł sobie poprzesuwać wszystko, więc... Dobra, zaczynamy. Teraz przez pierwsze kilka rund tak naprawdę... Teraz po pierwszym kilka rund to... dialogów, muzyki, kurde... Muzyki ściśle... na bank. Przycisza. Soundy... Na bank było trochę za głośno. Czułem w kościach, że jest trochę za głośno. Dobra, co się dzieje, tu są zombie? Ej, co to za mroźny dziad? No to jest... Tam, nie strzelaj w niego, Jezu, bloody! On się denerwuje, jeżeli jest denerwowany, to on musi być w wodzie, żeby się ochłodzić. Dobra. No, okej, okay, ale... Boże, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakieś mroźne zombie? Pierwszy raz takie widzę na oczy. Nie strzelaj w niego, będę strzelał, kogo mi się podoba. Ej, ty, stary dziadzie, myślisz, że się cię boję? Bloody. No proszę nie cię! Rób tego. I co? To na jakieś zabolało, bloody? Stary dziadzie. I co? Myślisz, że co? Oj. Boże, myślisz, że co mi się zrobi? Oj. Jak chcesz go uspokoić, biegnij do wody. Kupa, nie będę nikogo uspokajać, u ciebie w domu kogoś uspokoję. No dobra, to sobie biegnij. Tu. Co to w ogóle za stary dziad jest? Co to w ogóle za stary dziad? No, mój stary piany. No to ja widzę, że to jest twój stary piany, ale powiedz mi, co on tu do cholery robi, twój stary piany? No opił i czemu się za mną, kurde, biegnie cały czas? Porozmawiaj ze swoim starym pianem, żeby za mną nie biegał. No. No, o Jezu, ej. O nie, o nie. Czemu ty jeszcze z nim do mnie idziesz? Nie siedź za długo w wodzie, bo zamrozisz się. Dobra, kupa, dobra, jak widzę, że jak zwykle VGZ, powiedz coś, odezwij się przed chwilę na tym. No, mówię coś, tylko za chwilę będę musiał, dobra, przejmij. Dobra, to teraz tak, twój stary piany ewidentnie... Możesz powiedzieć swojemu staremu pianemu, żeby odwalił się od mnie? W ogóle, nie, co nie to mogę za pomysł? Dlaczego mi na początku, przed mapą nie wspomniałeś, że po mapie będzie biegał twój stary i nie będzie ten mnie gnębił? No. Mówiłem ci. Dobra, zostaw ostatniego zombie, on jest w ogóle śmiertelny, może zacznijmy od tego? Jest, ale jak ci mówiłem, już będzie bardzo dużo, trzeba zmarnować w niego amunicji. Ale to jest ten na 3-4 godziny walki? No, nie no, myślę, że szybciej by zeszło w godzinkę, ale dłużej się trzeba z nim bić. I na pewno nie zwykłymi broni. Dobra, to wiesz, daruj sobie to jego, to nie będziemy go nawet drażnić, co nie? Ja jestem teraz egzystencjalny, pytanie do całej reszty tutaj ekipy. AB przyszedł do mnie, bo ciebie, ty go szkalujesz. Oj tam, gadasz głupoty? W życiu bym nie szkalował AB'ego. Tak czy siak, wracając do tematu, gałganki i czaty. Czy głośność jest okej? I dziękuję ci, Eric Kindla, za 95 gwiazdek. Pozdrawiam serdecznie, piąteczka. No, czy słychać na mnie dobrze? Pytam się, gałganki. W sensie, czy granie jest za głośno? Bo takie miałem przed chwilą wrażenie. Dobra, ej, a może powiedz mi, co teraz mamy robić? Czy coś otworzyć dalej, czy jak? Na chwilę musimy sobie, znaczy w tym momencie musimy sobie pieniążki na expić, ale idziemy tutaj jak coś.
No to na co czekasz? Otwieraj to. No już otworzyłem. Ja jestem ten człowiek, który będzie... Nie denerwuj się, ale i tak długo musimy się z tym bawić, przynajmniej po 10 fali dopiero. Jaka klimatyczny statek! Podobają no, w ogóle, wiesz co? Ja ci zdradzę... ja ci zdradzę sekret, to jest statek z Titanica. Właśnie z Titanica? Titanic to ty jesteś u siebie, w ciebie w domu, to jest... już wiem. No. AB Nick. Albo Tita B. Kurde, nie potrafię tego ładnie odmienić, co nie? Ej, te gołgany mają jakieś dziwne butle na sobie, co nie? Tam jest dziwna butla. Patrz, jak mu pokazałem, widziałeś? No, pokazałeś. Jak mu pokazałem z noża? Ładnie mu pokazałeś. No, ej ty, lamusie, myk z nożyczka. O ty, żyjesz jeszcze, cwaniak. Ej, twój stary pijany tu do nas idzie znowu. Idzie do nas. Dobra, idzie. Spadamy tutaj stąd. Spadamy stąd, idziemy po AB Nicku. Ty gałganie, dawaj teraz twojego starego położymy teraz. Nie da się go. Na hita teraz go zdejmiemy, bo mamy tą czaszkę taką. Dobra, próbuj, jak tam chcesz. Dobra, okej, okay. zaufam ci na papuży rozum i nie zrobię tego. Dobra, to tak gałganie, zanim jednak cokolwiek tutaj zrobimy. No, wiesz co, polecam ci sobie... właśnie, bo chciałem ci zdradzić sekret, tak? A ty w końcu mnie nie wysłuchałeś. No to nie jest sekret, ale powiem ci, że strasznie lubię mroźne klimaty. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się to podobają. No fajne są. Ja lubię w ogóle, lubię ten rodzaj jakby apokalipsy, taki mroźny. O kurde, wiesz co, przesunął mi się ekranik. Dobra, pilnuj mnie, ja nie zginę, jestem nieśmiertelny prawie, że... Nieśmiertelny? To jesteś u siebie w domu. O nie widzę oglądających swoich na live. Co się stało? Dobra, skup się lepiej, bo zaraz się zaczyna kolejna fala. A twój stary pian ewidentnie ma na ciebie chrapkę. Masz mnie pilnować. Nie będę cię pilnować, stary pian, tu jest VGZ, chodź tu do niego. Bladi, nie rób tego. Dobra, nic nie zrobi, widać, że jest na ciebie wściekły. Słyszałeś o D2-ku? No. Bladi. O nie, jeszcze wujek przyszedł. No, nie można kontynuować, ponieważ jest za mało graczy. Co żeś narobił? Naprawdę wyszedłeś z gry? Nie wyszedłem, o nie. Za długo poprawiałem ekran, ale mam nadzieję, że wrócimy. Musimy nie wrócimy, wyrzuciło serwer w ogóle. No, VGZ, no psujesz w ogóle odcinek, co nie? Co ty w ogóle robisz? Ustaw sobie raz i gramy, a nie będziesz wychodzić za każdym razem z gry. Nie, najgorzej. No tak, popsułeś po prostu taką fajną grę, że to się w głowie nie mieści. No już mi teraz przykro. Nie masz... Startujemy jeszcze raz. Masz zakaz wychodzenia z gry, co ty w ogóle odwalasz? Gramy sobie w grę, a ty z niej wychodzisz? Samo wyszło. Sam jesteś samo wyszło, nie wychodź z gry, no koniec, kropka, co nie? Marnujemy czas cenny, a już była trzecia fala. Twój stary, twary pijany już do ciebie szedł, a ty jak zwykle przerwałeś i teraz ja cię kręcę. Złapał mnie, no. Sam cię złapał, no. Nie ma poprawiania gry, tylko jest kurde granko, dołączaj się do mnie. Dobra, co tam ciekawego piszecie, gałganki? No, USSAB. To będzie chyba cięcie w tym momencie u ciebie. Cięcie to będzie u ciebie w domu. Dobra, będzie cięcie. Lecimy jeszcze raz. Może zagrasz w Myst? Gra Zombie Survival z otwartym światem. No nie wiem, pierwszy raz słyszę o tej grze, więc wydaje mi się, że jak o czymś nie słyszę, to nie jest to dobry pomysł. Jak o czymś nie słyszę, to nie istnieje. Ja byłam u AB'ego, ale przyszłam do Bladiego. No i to jest eleganckie zachowanie. Kinga Dudkiewicz była jakieś u AB'ego, przyszła do Bladeusza. No widzisz, AB? Odchodzą od ciebie widzowie, nawet gdziekolwiek jesteś. No i dostaliśmy, nie wiem co to był za dźwięk. Ej, twój stary pijany się znowu przebudził. No wiem, on za mną. Jakie są przywileje patrona? Zapytał się Tomasz Żołądź, 50 gwiazdek, dziękuję ci za 50 gwiazdek, czy za te 2 złote. Mam drogą. Tak. Tu jest fajny meteor, podoba mi się. Poczekaj chwilę, to tak, generalnie przywileje patrona są takie, że prestiżowe wspieranie swojego twórcy. Mój bezwzględny szacunek. No i oczywiście AB dodaje cię do ewentualnego dołączenia do ekipy AB'ego 4-0. Tak. Masz większe szanse, no wiadomo o co chodzi. Poza tym szanse podwojone. Poza tym możesz wymyśleć, no nie wiem, no poza tym coś tam dostajesz. Jakiś własny emblemat będę miał. Jak to dodam w końcu. Same plusy generalnie. Kiedyś będzie dodany. Dobra, pogadaj ze swoim starym pianem, żeby znalazł własne zajęcie. Ty z nim pogadaj. No, ej, stary piany WGZ-a. No, ale żeś mnie zabrał do swojego rodzimego domu, jak się okazuje. No, zgadza się. No, jesteś VGZ, który zabrał mnie do swojego rodzimego domu.
No widzisz, od razu znamy się tak krótko, a już jesteś u mnie. Dobra, dobra Gałgany, teraz pytanie do czatów jeszcze raz, bo w końcu nie wiem. Pytanie, czy gra jest za głośno, za cicho w sam raz? Tam macie takie kilka pytań egzystencjalnych, musicie się nad tym zastanowić głęboko, bo to nie jest łatwe zadanie oczywiście. Ale zastanówcie się. Ej, VGZ, otwieraj tutaj te przejście. Masz więcej pieniążków. No to co z tego, ale ja będę robić osiągnięcia, ty w to grałeś, otwieraj to. No, razem będziemy robić osiągnięcia, no. Bo do tego czasu minie dużo lat. No. A powiedzieć ci sekret? No, nie masz osiągnięć na tej mapie, to jest ten sekret? Nie, twoja postać jest dziewczyną. Uuu. No, dlatego cię zaprosiłem. No, nic dziwnego, tak myślałem, że tutaj jest jakieś drugie dno ukryte. No. No, w ogóle tutaj, ale klimatyczna mapa, podoba mi się generalnie pod względem konstrukcyjnym. Wiem, że ci się podoba. Pod to ty względem... możesz otworzyć tutaj w takim razie. Co? Pójdziemy od razu dalej, no tutaj. Ty każesz mi coś otwierać? No dobra. Tak, każę ci. Kurde, bo kazałeś mi otworzyć, bo było droższe? Od co? Tyle sekretów. No dlatego chciałem, cicho, żebyś otworzył. Cicho, cicho. Idealnie, dobrze jest, za cicho. Ale za cicho gra w sensie, no i pan Abby, kurwa. Dobra, ale jest, widzę, pan Fox. Panie Fox, pytanie egzystencjalne. Czy ty jesteś tutaj znawcą, więc na twoje zdanie zawsze można liczyć. Masz to, powiedz, czy gra jest idealnie, czy gra jest za cicho lub za głośno. Takie pytanie. Musisz teraz na nie odpowiedzieć. Weź sobie tą broń, bez bardzo dobre na ten moment. Broń? Jak będziesz miał oczywiście pieniążki. No, jak będę tutaj, miał, na ścianie. Tutaj na ścianie, nie mam pieniążków. Ale bo... zabijaj te. No nie mogę zabijać, bo mi wszystkie zabierasz. Nie zabijam wszystkich. Nieprawda, wszystkie zabiłeś, co do jednego. Prawie wszystkie. No. Dobra. Panie stary, Blad jest tutaj, on jest ładną dziewczynką. Dobra, teraz mówią, że niby za cicho jest, ale coś mi się wydaje, że kręcą w jajca se robią. Troszkę odrobinkę podbustujemy raptem. Tak trochę, ale tak troszkę. No tylko tak troszkę, co. Dobra, nie? Mój stary idzie do ciebie. No, twój stary idzie tutaj do mnie. Byś po... Ej, no kurde, ty zagoniłeś mnie tutaj na górę, a tutaj niczego nie ma. Tutaj no, żywej duszy tam nie będę ma. Zaraz dalej otwierał. Tam no, trzeba... Dalej tam trzeba będziesz. Idzie. No i oj, twój stary... Czemu go bijesz? Nie biję go, on mnie zaatakował. A dobra, jak ciebie zaatakował, to spoko. Jak ciebie zaatakował, to okej. Okay. O no. Nie, nie okej. Okay. Widzisz, co narobiłeś? To przez twoje... To ty narobiłeś. A tam, to dlatego, że nie chciałeś mi broni dać. O co? Chodź tu, masz. Wyszło szydło z worka. Buddy, tutaj. Tutaj, do wody. No jestem koło ciebie. Do wody. A wow, uderzył mnie znowu. Dobra. Widzisz, potrzebna mu woda, żeby się uspokoił. Dobra, dał mi się kogoś zabić. Nie zabiłem od za zabij, nikogo patrz, dawno. W ogóle zombie sobie jadą na tyrolce. No tak, widziałem to. To jest normalne, każdy zombie tak robią. Dobra, ja ich tu trochę potrzymam. No potrzymasz ich, daj mi pieniądze na rąbaną no broń, Gałganie! Tam, przejdź sobie tam, no. Tam. Co ty jesteś? Ja taki samolub trzymam. Jeden. Dałbyś mi też postrzelać trochę. A pieniądze nie. Ci mam dać? Co? No, zabija wszystkich. Zobacz, ja nawet broni z rąbanej nie mogę kupić, bo nie chcesz się podzielić ten. No. Ja ci nie mam amunicji, niczego nie mam. Taki jesteś, widzisz? Nic nie dobra. Mam. Dobra. No ja się tu dobrze bawię ze starym. Bardzo dobrze się tu bawimy. Więc no. Ty masz tam na razie wolną rękę. Kurde, gdyby jakiekolwiek zombie były, ale chyba wszystkie załatwiłeś, takie mam dziwne wrażenie. Nie, jeszcze nie. Dobra, jest jeszcze jeden Gałgan Lamus. No i akurat po tym będziesz miał pieniążki na broń. Widzisz, no. Już masz. Dalej, no, to masz farta. Tam masz farta, nie gruź mi. Dobra, mi? Cicho. Czy ja dobrze słyszałem? Co to mamy? Dźwięk jest ustawiony perfekcyjnie. Zbyt perfekcyjnie, stary się wkurzył. Wziąłeś za po jakim cholerę okay. Zabraliście mu te puszki po piwie z piwnicy? Z tego miałby jednego harnasia, nic dziwnego Fox, każdy by się wkurzył. Co nie? No. Stary WGZ, ze starym WGZ nie ma żartów. To jest najpotężniejszy stary, jaki kiedykolwiek, gdziekolwiek chodził. Gdzie jesteś VGZ? Tu jestem. Jak się zjeżdża będzie... z tego Tyrolko górne? Tam na górze, ale za chwilę tam pójdziemy, bo jeszcze trzeba trochę zarobić. Nie mów mi, czy mam jeździć z Tyrolki, czy mam tego nie robić. Muszę. Geronimo. Mogę zjechać? Mogę zjechać? Nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj. Ja bym... Odradzam. A mogę zjechać? Kusi mi to. A mogę jednak? A jak się zjeżdżę, tak się kusi? Mam podskoczyć po prostu? Tak. I zjadę wtedy? Tak. No dobra. Nie zadziałało. Popsute. Widzisz? Ty rolka? Sry rolka chyba. No ja już sobie pojechałem, nie wiem jak ty. Ale chyba nie za bardzo to działa. No ja tam już pojechałem, musisz to biec i skoczyć. Daj spokój, nie będziesz mi mówić, czy mam jeździć tyrolką, czy nie, ja tu zostaję. No to nie jedź. No to nie wiem, czy wiesz, to jest świetne miejsce na spot, do obrony.
No. Pod obrony? Mówię ci, bo tutaj tak bronisz się, tylko z jednej strony zombie przychodzą i w razie czego zawsze możesz tyrolką uciec, więc fajna sprawa. Nie sądzę. No, mówię ci. Ty mi rozkazujesz właśnie? Nie rozkazuję ci, tylko mówię ci, że jest dobry spot generalnie, co nie? Nie jest. Jest dobry spot, nie. Zobacz. Sam jesteś dobry spot, dobra, otwieramy. Ej, umiesz prąd. Tą tyrolkę zjechać? Patrz na to, fiu! No umiem. Wow, ale adrenalina! No bo chciałem zobaczyć jak to jest. Jak zwykle wszystko jest. Co to jest za ten alarm, jakiś te meteoryty? No prąd, dlatego miałeś nie zjeżdżać, bo chciałem ci pokazać jak fajnie się prąd włącza. To czemu nie zaczekałeś na mnie? Bo uciekłeś. No ale, o nie, twój stary piany mi stoi mi na drodze. No ale miałeś mi pokazać, ja miałem przełączyć. Ale przełącza się tak samo jak zawsze. No, jak widzisz, jak zwykle robisz wszystkie rzeczy beze mnie. No, cały VGZ, mówiłem, że chcę zjechać, a? No, obrażasz mnie znowu? Nie obrażam cię, tylko ci mówię, że dałbyś mi przełączyć prąd, bo pobiegłeś gdzieś. Gdzie jest tam samolub? Pobiegłeś gdzieś, gdzie się włączało. Patrz, ten prąd. No tu. Tu jest taki pstryczek. Masz mi dawać wszystko przełączyć, ja chcę sobie przełączać, bo ty już znasz tą mapę na pamięć, a ja nie znam. No dobra, a tak z ciekawości, co nam dało włączenie prądu? No prąd. No i co teraz? Co nam to dało? No i możemy robić fajne rzeczy, osiągnięcia, możemy świecić wieżą, widzisz jaka tam ładna wieża. Właśnie jakie tu są osiągnięcia, bo już nie pamiętam. Jakieś takie typu... No z broniami, jak wylosujesz fajne rzeczy, to mi mów co wylosowałeś, to ci będę mówił co robić. No dobra, a te nie z broniami? A te nie z broniami to będziemy robić dopiero jak też wylosujemy broni. No więc dobra, ale to może... Możemy iść losować. No dobra, to chodź, prowadź. Dlatego, dlatego skaczemy. Kurde, przed chwilą zjechałem i znowu mi każesz to robić. Tralala! Dobra, VGZ, prowadź. Chodź. Chodź, mam nadzieję, że tym razem idziemy, zaprowadzisz mnie do jakiejś... Patrz, George jedzie. Twój stary jedzie. Pijany jedzie, no. Kurde, nie spodziewałem się tego, co jak co, ale zaskakujesz mnie, VGZ. Ja pierwszy losuję. No ja nie mam kasy, żeby losować, bo mnie wyruchałeś na hajs. Proszę cię, nigdy bym tego nie zrobił, jestem zbyt kochany. Co, jest fajne, nie, czy nie? Nie. Nie, ale weź, i tak i tak nie mam, i tak mam jedną broń wolną. No chyba. Właśnie. Wziąłem! O, jaki debil! Co wziąłeś? Zamiast pistolet za pistolecik to wziąłem za te to drugie. To faktycznie debil, zgodzę się. Ejajajaj, ale głupota. Dobra, gdzie jest ten ostatni zombie w takim razie? No, nie ma już. Już go nie ma. Ale jestem zażenowany. Osiągnięcie, które będziemy robić, zaczyna się w tym miejscu, ale to za chwilę, bo nie mamy na razie broni. Ale może tak wytłumacz zasady, żeby wszyscy wiedzieli. No wytłumaczę, a jak będziemy mieć broń. Dobra. A jak nie będziemy mieć, to wytłumaczę. No tak, widzisz tą mroczną latarnię? To w tej latarni zamieszkał AB. Nie, żartuję, to jest okolice VGZ są, więc akurat w tej latarni mieszka VGZ ze swoim pijanym starym, który za nim chodzi wszędzie i musi przed nim uciekać, no. No, no niestety tak jest. No, ale nie wiadomo, AB może mógłby też tutaj gdzieś być w sumie, tak naprawdę. Nigdy nie poznamy tego sekretu. No, AB'ego tak naprawdę przytrzymuje. Podwójne punkciki zebrałeś nam. Podwójne punkciki? To rozumiem. Ja też rozumiem. Dlatego dobra. Teraz zalosuję broń. Gdzie te rąbane zombie? Też potrzebuje broni. Tu są jakieś. Ulala, tak naprawdę nic co dobrego nie jest, ale ulala musi być. Dobra, idę zalosować broń. O cholera, zombie! Tego się nie spodziewałem po tym świecie. Dobra, ja zalosuję teraz. O nie, twój stary piany mi przeszkadza. Mogę to wziąć? Uciekaj od niego najpierw. Możesz zabrać swojego starego pianego, żeby mi nie przeszkadzał podczas losowania broni? Mogę, chodź stary, chodź. No, weź z nim pogadaj. No chodź do mnie, za mną, ziomek. Idziemy, tu, chodź. Ale on zmienia zdanie co chwilę, tak go prowadzisz, że tylko przeszkadza. No bo jesteś dziewczyną ładną, kusisz go. No zabij swojego starego... Trafiłeś go! Nieprawda, nie trafiłem, on się na ciebie zdenerwował, bo znowu jakieś głupoty robiłeś. Dobra, nie wiem co to za broń, wezmę. Nie wiem czy to był lepszy pistolet czy nie, ale generalnie twój stary piany mnie goni. Dobra, musimy uciekać. No, trafiłeś go, trzeba było go tu nie przyciągać, zatrzyjmy od tego. No, to ty jesteś dziewczyną, ty go przyciągałeś. No. Dobra, wskakuję do tej rzeki. Kurde, wujka mu się zachciało. Dobra. Już dobrze, panie wujku VGZ, uspokój się. Wujku no. VGZ. Dobra. Dobra, amunicję ja biorę chętnie. No, weź tam amunicję, chociaż szczerze mówiąc to... Szczerze mówiąc mi się przyda. No, mi to się przyda jakaś lepsza broń po prostu, a nie jakieś swalamusiarstwo. No to chodź. Dobra, idziemy potem lepszą broń. Panie VGZ, nazywany też jako... O, bomba. No dobra, wziąłem. Co tam? Uła. Uła. Dobra, przynajmniej mam trochę pieniędzy. Wylosuję coś gównianego.
Czas no, na gówno. Jak zawsze, dawaj. A CZ75 jest dobry? Taki se. A to jest dobre? Też nie. Bo już CZ-ka lepsza. Ale a lepszy chyba... niż shotgun? Nie. Szybko. A, dobra. Kurde, ja to mam jednak szczęście do tych losowań. Same gówna losuję. To... Dobra, zrobię szybkiego losa, jak bo... Tak, jak tak dalej bronią. Pójdzie, to zostanę tutaj... O cholera, zombie bez głowy mnie goni i chce mnie zabić! Dobra, chodź, bo to jest bardzo słaba lokacja. Słaba lokacja? To jest bardzo słaba lokacja. Do siedzenia i bronienia się. No dobra, jak tam uważasz to? Ale wrócimy tu zaraz, w razie czego zostaw ostatniego. Patrz go. Co to jest za zombiak? To jest nie barnakul. To jest barnakul z... Barnakul? O, twój stary piany znowu tu przyszedł. To jest dokładnie barnakul z Gmoda. No. Tylko w innej formie. To tak bardzo trochę w innej formie. Dobra, generalnie musimy teraz coś zrobić, bo... Twój stary piany ewidentnie nie jest zadowolony z tego, co tu się dzieje. A? No nie jest. Ktoś napisał, że te zombie to siostry VGZ-a. No chyba rodzeństwo, chcieliście powiedzieć. No, trochę w tym prawdy. O, cholera! Lady? Co ty robisz? Są jakieś elektryczne gówniaki za mną chodzą. Elektryczne gówniaki pierwsze. No, słyszę. Naelektryzowane gówniaki. Co, że to jest dobre miejsce do bronienia się? Znaczy nie, po prostu tutaj na razie jest najbezpieczniej. Bo tutaj zombie się spowalniają. Patrz jak biegną szybko, na razie nic nie rób. Patrz jak biegną szybko, nie? A patrz jak teraz wolno szybko biegną. O, faktycznie biegają wolniej. Wiesz co? Mam pomysł. Zrobimy to w ten sposób, że obijemy jak tylko jak go się da teraz w tym momencie. Może go zabijemy. Myślisz, w sensie że... dzisiaj. O, cholera. Ale nie teraz, na pewno nie w tym momencie. Tylko to jest o tyle dobre miejsce, że on na pewno się na nas nie sfokusuje w tym momencie, więc możemy sobie strzelać. No dobra, ale szczerze mówiąc, ale go się na pewno da zabić, jesteś pewien? Tak, da się i za zabicie go dostaje się fajne rzeczy potem. No, twój stary pijany ewidentnie nie jest zadowolony z tego, że chcesz mu pokazać, gdzie raki zimują, no ale... Próbuj. Co tam losowałeś? Nie wiem, gościu się zamroził. Podwójne punkciki. Dobra. Już nie mamy... O, nie. Uała. Dobra, jednak trochę tu posiedzimy dłużej. Uała. Jeszcze jedną falę. Jeszcze jedną falę mówisz? Jeszcze jedną, bo chcemy, żeby jak najwięcej kasy było dla nas i jak najmniej zombie. Bo sobie pójdziemy na spokojnie losować, bo miejsce skrzyneczki jest takie trochę słabe. No więc musimy wylosować. Potem no, sobie pójdziemy też po jakieś dobra. Tamteczki. No ja to bym sobie tak, wiesz, też polosował coś sensownego, bo... Dobra, zabijaj trochę. Kurde, rąbany shotgun. Bym się dostał... Dobra, wracamy na wyspę. O, twój stary piany ewidentnie jest wkurzony. Ja cię kręcę, ale adrenalina. Takiej adrenaliny to dawno nie było. I myk na wyspę. O, tam jest coś fajnego. No jest, ale nie stać się. Co to jest tutaj na dole, ulepszenie? Tak, to jest ulepszonko. Uuu, to tak blisko? Tak po prostu w wodzie jest ulepszonko? Ale to znika co jakiś czas. Ej, twój stary pian już do siebie podszedł, jeśli jesteś z tego zadowolony. Można go, patrz. Bo ja sobie z nim tu mogę siedzieć na innej wyspie. Nic tam problemu nie robi. Ałał, mroźnie się zrobiło. I co? O, zimno ci? I co, siedzisz zim na jednej wyspie i co, i tyle? No i patrz, on nie wie do kogo ma przyjść. No dobra. I łażę z nim za kamieniem. Ale ty masz lepsze bronie, bo ja wydałem na... Ej, kurde, zamarzam cały czas. Czemu ja zamarzam? Siedzisz stopą w wodzie. Nieprawda. Dobra, ja wychodzę z tej wyspy, siedź sobie... Nie mogę. Nie mogę tu wyjść, bo kurde, zamarznę chyba. Ałał, zamarzam. Dobra, nie zamarzłem. To nie zamarzaj, no kurde, kto... Dobra, to zostaw ostatniego zombiaka. Idziemy do tego do tej skrzyneczki, chodź. No jeszcze nie ma ostatniego, jeszcze ich trochę jest. No dobra, ale to już jest końcówka. Chodź. No i co? To ty go zabiłeś! No mówiłem, zostaw tamte zombie, idziemy do skrzynki, a ty je zabiłeś. Mogłeś tego nie zabijać. Ale mówiłem, dobra, że idziemy do skrzynki, żebyś te zostawił. Trudno, jeszcze jedna fala. Będziemy jeszcze więcej kasy mieć. No nie wiem, czy będziemy mieli, bo miałbyś ja nie mam tylko amunicji. Na dwa losowania, widzisz. No ja masz mam mało. Broń jakąś. Dobra, strzelaj do nich, a ja będę tylko lekko bił. Strzelaj. Dobra. No najgorsze. Strzelaj sobie, widzisz, teraz zniknęło to ulepszenie. Tego za tobą zabiję. A co, one się pojawia raz na jakiś czas? Tak, to... Miało jest... to spowalniać ci by ich, a chyba nie za bardzo ich teraz spowalnia. No spowalnia, ale teraz trochę są szybsi niż zawsze byli. Wezmę ci to, teraz zabij. Dobra. No, teraz to ładnie się zabija. Ale w niego nie miałeś strzelać. No dobra, tam po drodze był. Gdzie są te zombie? Tam są, daleko. Tam są.
Elegancko. Dobra, wiesz co, teraz w sumie możemy nawet sobie stąd iść. Ale chodź na statek. Na statku jest bezpieczniej. Plus amunicję sobie trochę kupimy. Amunicja jest tania, więc... To amunicji? Pamiętaj, że ja nie wiem do czego chcę, żebym kupił amunicję. Aha, bo nie masz broni. No nie mam, bo wymieniłem ją. Aj! Zabij. Naprawdę? VGZ? No, wkopałem się. Nie narzekaj. Ja sobie chyba po prostu Juggernauta kupię. Nie jest bezpiecznie zostawiać mnie samą z hordą zombie, wiesz o tym? No wiem. Zablokowałeś mnie! Ja cię zablokowałem! Przyznaj się po prostu, że muszę cię ratować dupę jak zwykle. No dobra, no musisz, no. Dobra, błagam, osłaniasz mnie? Ja nic nie widzę. Dobra, wstawaj! W tę stronę, biegnij tutaj. O Bożeś, ty biegnij tutaj, nie wiem, wiesz co to znaczy biegnij tutaj? To znaczy nic. Czekaj, teraz to po prostu zostawimy sobie, ja tylko sobie pójdę zamrozić starego i idę cię uratować. Czy on nie biega? Biega. On biega, tak? Biega, dobra. No to dawaj chodź, szybciutko. Okej, schłodził się. Pan zombie sobie... Przykro mi, ale chciał mnie zabić. Vladi, on cię nie może zabić, dobra. Dobra, zostaw tego. Dobra, i chodźmy do tej skrzynki w końcu. W tę stronę, w drugą stronę pobiegłeś. No i elegancko, nawet amunicja mi się zwróciła. To jest życie! No, widzisz? AB, czy powietrze nad morzem smaczniejsze? Takie pytanie zadał Fox. Ja pierwszy. Dobra. Dobra, losuj sobie. To jest właśnie scavenger, czyli 10 zombie trzeba zabić jednym strzałem. Dobra, no zalosuję jeszcze raz, niech stracę. Pewnie będzie misił znając najmniej szczęście. Nie będzie. A to jest dobre? Nie. A lepszy niż pistolet? Lepszy niż shotgun? Dobra, wezmę. Kusza z wybuchowym bełtem, czuję, że to jest gówno. Weź zalosuj teraz ty. Okej. Kiedy jest misio, tak właściwie? Randomowe teraz. Dobra, idzie, to chodź. Czekaj, no i gdzie chcesz iść? Może nawet się tutaj zrespić obok. A, no dobra, to czekamy. Transformacja, jak to się nazywa? Szybko, pojaw się magiczną skrzynko. Nie pojawiła się. No za chwilę się pojawi. Dobra, zostaw tego ostatniego zombiaka, nie zabijaj go. A nie co to jest za ulepszenie? Przecież. To jest flopper. Czyli gówno, a nie flopper. Dobra, gdzie jest teraz ta skrzynka? O, widzę, pojawiła się poświata. Chodź, idziemy tam do tej skrzynki. O kurde. Czekaj. Dobra, co, myślisz, że nie umijemy twojego starego? Ja umiję, nie wiem jak ty. No i widzisz, jak sobie poradziłem z nim? Nie miałem żadnych szans. Dobra, ja losuję pierwszy teraz. Dobra, losuj pierwszy jak chcesz. Dobra, mam nadzieję, że w końcu wypadnie mi coś godnego wojownika. Coś godnego wojownika? Naprawdę? Zostaw to. Musisz to zostawić. Czemu? Będzie potrzebne bardzo. Do czego? Zamieniaj sobie w razie czego za shotguna, ale do tego osiągnięcia będzie bardzo potrzebne na chwilę. Ale jakie osiągnięcie konkretnie? To jest dobre? Mów. Tak. No to osiągnięcie jest to główne, które będziemy chcieli robić, czyli wysłanko do ranku. Czemu będzie potrzebne? Konkrety. Bo wybucha. A potrzebne... O, wiesz, dobra. Ty już możesz nic nie losować, możesz się... jesteś ustawiony do końca tego osiągnięcia. No dobra, ale po co jest wybuchające gówno potrzebne właściwie? Żeby zniszczyć takie reaktory fajne. Ale nie chciałem teraz... Musisz mi mówić bardziej konkretnie, po co jest potrzebny? No mówię, do niszczenia reaktorów, ile razy. A po co mamy zniszczyć reaktory, Gałganku? Dobra, mam to samo, żeby móc zrobić dalsze osiągnięcie. Aha. Po prostu. No, no dobra. Tego, no. A nie mogę, nie można zniszczyć tych reaktorów za pomocą zwykłej broni? Nie. No. Nie da się. Dobra, VGZ, widzę, że muszę cię tutaj trochę wykarować, bo nie wiesz co robisz kompletnie. Ja już wiem jak zrobić to osiągnięcie, co? Nie denerwuj mnie. No. Dobra, VGZ, to gdzie idziemy się bronić teraz? Wiesz co, zrobimy tak, bo jeszcze nam jedna broń już będzie potrzebna do tego osiągnięcia oczywiście. Ale w tym momencie pójdziemy się gdzieś pobronić. Plus myślę, czy nie pootwierać pewnie. To otworzy na pewno, będzie ok się tutaj bronić. W tym miejscu jest fajnie, naprawdę, mówię ci, polecam. Ale że tu jesteś na górze, czy tu na dole? Tutaj. Znaczy w ogóle, tu jest fajnie się bronić w tym miejscu, bo można sobie biegać dookoła. Co jest jeszcze fajnego? Tutaj gdzieś jest Juggernaut. Nie pamiętam dokładnej lokacji tego, ale możemy teraz poszukać. Mamy akurat wolną chwilę, nikt nas nie goni, więc pootwieramy wszystkie te drzwi. Tutaj powinno kurde, być kurde, gdzieś ty się zagłębił, co nie? W jakieś mroczne miejsce.
O, jak cholera. Chcesz, to podskakując trochę szybciej, to idzie. Tak, tu jest Juggernaut, dokładnie o tym mówiłem. Tutaj się możemy teraz chwilę pobronić, dosłownie chwilę. Bo będziemy strzelać naprzemiennie, w sensie dopóki mi się nie skończy amunicja, dopóki tobie się nie skończy amunicja... Wie, no co? Dobra, okej, okay, to możemy się dobra, tak pobronić. Naprzemiennie. Ile Juggernaut kosztuje? 2,5? Tutaj na spokojnie uzbieramy do tego. Jak będzie się robiło gorąco, to pójdzie się otworzyć po prostu drzwi i tam na górze się pobronimy. A tu może, tutaj tu może się będziemy bronić, o tu w tym miejscu. Wiesz co, ale tu jest taki minus, że tutaj mogą wychodzić tam. A, faktycznie, to nie, to dupa. Dobra, trzeba poczekać na tego lamusa chwilę. Dobra, to się bronimy tutaj po elegancku. No, dobra. Ale powiem ci, że klimatycznie bardzo jest, co nie? No, podoba mi się mapa, prawda? Jest tutaj. Okej. Okay. Dobra, czyli mówisz, że tego Gaila, którego teraz mam, to do końca gry już powinienem go mieć, bo on jest taki dobry. Tak, Gail jest zajebisty. No dobra, żebyś mnie tylko nie oszukał. Pamiętaj, że ja tam pamiętam wszystko. Sam polecam. Przecież sam używam, czemu miałbym cię oszukać? No, co? Dobrze, dobrze. Nie no, śmieszkuję sobie. Wierzę ci na słowo. No właśnie. Panie VGZ, w końcu to twój stary i twoja dzielnica. No właśnie. A ja mam fajną broń, więc sobie zrobię z nią osiągnięcia. To tak dobra, szybko... zabijamy. Tak szybko chyba nie zrobisz tego osiągnięcia, wydaje mi się, że... A wiesz, że proceder... No bo to 10 na raz zabić musisz zombie? No ta broń potrafi. No dobra, okej, okay, ale to musiałoby być w rządku, żeby 10 na raz załatwić. To zaprezentuję ci. Widzisz? A, ona wybucha! No. No dobra. Wystarczy, że do jednego, który biegnie, się przyczepi i tyle. Cała horda, boom. No, to nieźle, panie VGZ. Naprzemiennie, pamiętaj. Nie spodziewałem się tego. Naprzemiennie, najpierw no dobra, czyli jesteś takim taktykiem. No. To kto teraz strzela, ja czy ty? Możesz ty. Doskonale, tego właśnie, takiego słowa oczekiwałem. Gdzie a ty są... chyba ostatni. Ostatni? Albo nie. To takie lamusy to były tylko? To chyba nazwiemy ich lamusy z Wąchocka, tak po zastanowieniu. A nie, bo wybuchli przecież, zebraliśmy bum bum. O cholera, ale się zaskoczyłem. To był ostatni. No ale i nadal nas nie stać na tego Juggernauta. No nie stać, teraz nas będzie stać. Ej, słyszę twojego starego, który no, tu idzie. Tu. Nie, ej, niestety idzie. Obawiam się, że chyba długo tu się nie przebronimy w takim przypadku. Jak twój stary tu idzie, to mi się wydaje, że to jest kwestia raptem kilku sekund i zaraz będziemy musieli się stąd zwijać. To damy radę. Daj mu wódkę, to posiedzi chwilę dłużej. Ej, właśnie, strzelaj trochę, obijaj go co jakiś czas, to on po prostu będzie się na chwilę zatrzymywał. Widzisz? Wytrzymamy na luzie. Dobra, ja będę po prostu chronił tej, tutaj, miejscówki. Dobra. Okej, tak powinniśmy być bezpieczni. Zbierzemy Juggernauta i od razu idziemy jak coś. To ja może już zbiorę w sumie. Będziesz miał, żeby otworzyć? Ty też. Ej, nie mogłem kupić Juggernauta. No to ładnie, VGZ. Otwieraj, otwieraj i uciekaj. Kurde, czemu to się nie otwiera? Uff, otworzyło się, ale numer. Ale adrenalina. Gdzie tu się spiernicza stąd, z tego miejsca? Gdzie tu jest ucieczka? Dobra, uciekaj byle gdzie. Kurde, amunicję powinienem chciałem zbierać. To zastanawiam się, czemu nie mogłem kupić Juggernauta. Nie wiem, może coś żeś źle przeprowadził. A jak mogłem? Przecież było widać. Nie zdążysz raczej do mnie przyjść, więc trudno jednak... O cholera, prawie spadłem w przepaść. No trudno. Mniejsza, z tym nie powinienem stracić teraz. Tak, nie stracę. Okej, mam wystarczająco dużo. Chyba, że stracę. To by było smutne. Jakbym stracił teraz pieniążki. Nie zdążę do... O cholera! Kurde, zostaw mnie, gwałcicielu! Wynoszę się stąd. Myk! W jakieś gówno skoczone. Kurde, dobra, najgorzej, że zabrał mi też tego, jak to się nazywa, no, nie zdążyłem zabrać tego, jak to się nazywa, to jest ostatni? Na pewno nie. Czego nie zdążyłeś zabrać? Amunicji, bo tam leżała i jest mi przykro strasznie. Trudno się mówi. Dobra, wstawaj VGZ i wkraczamy do akcji. Muszę zalecować, bo jednak, no, nie mam broni. Jak stąd wyjść, cholera jasna, utknąłem w jakimś niezłym, nie wiem pojęcia, gdzie jestem. Tędy jest wyjście? A, tu jest do rzeki wyjście chyba, dobra, luz. Oj, może być kiepsko. No, ja też teraz to muszę polosować. Szkoda, że tego scavengera straciłem, ale trudno się mówi. Oj, dwie ciężkie broni, ja nie zdążę przeładować ani jednej, tyle ci powiem. Zanim w ogóle cokolwiek zrobię. A ja nie mam amunicji właściwie.
Dobra, muszę za to. O Boże, to się źle skończy. Jeszcze jedna jest lamusiarska mocno, ta broń. Dobra, losuj dalej. A nie, ty już... No, ja o, już a ja jak nie znajdę amunicji, to będzie koniec. Zalosuj sobie. Ała? Uciekaj, biegaj w kółko. RPGa dostałeś, więc mech. RPGa to ja w pewnym sensie mam. Teoretycznie, masz chainowa, czyli... I... granatnik, że tak powiem. Kurde, jak się go jeszcze długo przeładowuje. No niestety. Ale jest tutaj coś, co może uratować tam chwilowo skórę. Nazywa się karabin maszynowy, tylko jeśli wyjdę stąd! Cało! Tu. Dobrze, dawaj, bloody. Nie, położył mnie, nie wierzę, położył mnie! Jak tyś to zrobił? No, położyli mnie po prostu, no, zaatakował mnie milion. Ja muszę z ich powybijać, żeby iść do ciebie. Jakim, kurde, idę. Dobra, straciłem, i co tam straciłem? Tylko Juggernauta straciłem? Raptem? Co to jest ten Juggernaut? Uważaj, zombie. Właśnie widzę. Jest taki problem, że ja nie wiem, czy mi się uda cię uratować, bo muszę teraz na koło. Wow, za często padałeś generalnie w tej rundzie. Taka jest trochę prawda. Dobra. Ktoś, co nas uratuje. Dobra, chodź tutaj. A jeśli zdążysz, to ci mnie podniesiesz. Możesz strzelać do nich, jak coś, to na ludzi ich zabijesz. Okej. Ale nie mogę grać z tą drugą bronią. O ile RPG jeszcze nie jest nie wiem, spoko, mi by się amunicja przydała. Cholercian! Czarno to widzę, szczerze mówiąc, wiesz? To może zmienimy miejscówkę? No to chodź na statek, bo tam jest najbezpieczniej tak naprawdę. Ja cię kręcę, ale masakra! No tym tylko zastanawiam się dalej, czemu nie mogłem wziąć tego Juggernauta, to mnie strasznie zasmucło. Może nie wycelowałeś po prostu, wiesz? Ale jak miałem nie wycelować, jak się przytuliłem do niego nawet? Miałem naciśnij F, żeby go wziąć, naciskałem, nic. Nawet go o cholera, miał... wystrzeliło mnie coś! Co ci wystrzeliło? O nie! Dasz radę przeżyć? To jest statek z pułapkami, zapomniałem ci powiedzieć. No, fajnie, że warto było wspomnieć o takich drobnych szczegółach. Zapomniałem o tym sam. No, przeżyć, kurde, wystrzeliło mnie w kosmos, a ja jedyne co mam to jest rąbany granatnik, bo oczywiście nie stać mnie było na rąbany ten, rąbany cokolwiek innego. No, to ładnie, idzie teraz na mnie horda zombie, a ja nie mam się czym bronić nawet. To ja idę do ciebie. Mam nadzieję, że tam... pewien osobnik nie jest obok ciebie. No dobra. Nie, na razie są te pełzające gówniaki. Mam nadzieję, że chronisz mi plecy, a jednak nie chronisz. Okej, to też stąd idę. Poszedłem sobie stąd po prostu. No, zrozum, dobra, że próbuję przetrwać. Chodź tutaj na górę, chodź na górę, chodź na górę. Ua, latarnia, to mi się podoba. Dobra, idziemy na górę. Co może pójść nie tak w końcu, co nie? O nie, mogliśmy iść na dół, jednak mogliśmy iść na dół, bo poszliśmy na samą górę, a tutaj nie ma wyjścia jakby. Oprócz tego, że jest zamknięte. Jak to nie ma wyjścia? Bo jest zamknięte, zamknięty? A jak to się otwiera? O cholera, i skąd się pojawił ten gałgan? To już jest koniec. To jest już koniec. Nie ma już nic. I ten oto sposób, niestety misja na Syberii powiodła się wielką katastrofą. Stary piany VGZ-a dorwał nas i rozszarpał nas szępy. Totalnie koniec, elo!